Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop dla lwów na miesiąc luty, kochani. Na styczeń ja byłam przeziębiona, nie zdążyłam tego zrobić i oczywiście bardzo żałuję. No ale zobaczmy na luty. Już jest lepiej. Zobaczmy, co będzie najważniejszego w tym miesiącu dla Was. Co będzie najważniejszego w tym miesiącu? Najważniejsza będzie kobieta, która jest bardzo empatyczna i na pewno będziecie zwracać na tą kobietę. To może być mama, to może być ktoś bardzo bliski, żona, ale też najważniejsze dla Was będzie, żebyście się nie martwili, bo dużo zmartwień, problemy ze snem, martwicie się o finanse, martwicie się, tęsknicie może za kimś, za tą kobietą. Najważniejsze to jest, żeby właśnie pominąć te ograniczenia w tym miesiącu. Także nie zamartwiajcie się, nie martwcie się szczególnie o finanse i o emocje, bo pamiętajcie, zamartwiając się, nic nie poprawicie, a tylko pogorszycie swój stan właśnie zdrowotny, emocjonalny. Co w finansach? Czy się poprawią finanse? Urwa. I jest bardzo duża szansa, że powrócą finanse z przeszłości. Będziecie decydować, co robić dalej, bo finanse są jakieś u Was odłożone. Przynajmniej tutaj tak widać, że te finanse będą dosyć spore, ale one są jak gdyby schowane. Nie wiem, czy macie gdzieś na jakichś lokatach, czy gdzieś w banku te pieniądze. Te pieniądze powrócą fizycznie do Was. Tylko Wy będziecie się zastanawiać, co robić z tymi pieniędzmi dalej na przykład. Niektórzy z Was. A ci, którzy nie mają pochowanych pieniędzy, to powrócą do nich pieniądze i to niemałe, tak? Ale tutaj musicie uważać, bo jest chęć wydawania i te pieniądze mogą być rozrzucane przez Was nawet. Jeśli nie macie na przykład pracy, bo tutaj też jest tak, że jest propozycja jakiejś pracy, tylko nie do końca ta praca będzie taka może legalna, może to być praca na czarno, może to być praca, która Was wyniszcza w jakiś sposób, ale to przyjdzie z przeszłości do Was taka propozycja również. Także tak to wygląda w finansach. Co w uczuciach, kochani, w emocjach? Uczucia, emocje, uczucia. Oj, tutaj tak troszkę poczucie straty, poczucie takiego zawieszenia, zmiany potrzebujecie. Powiem Wam szczerze tak, drogie lwy, przemyślcie. Będziecie chcieli po prostu zrobić taki rachunek sumienia, przemyśleć, zdystansować się do Waszych relacji i oczywiście chęć zmiany. I pamiętajcie o tym, że ta wieża przynosi zmiany, przynosi mądrość, przynosi coś nowego, tak? Bo oczywiście, jeśli coś się popsuje, to Wy jesteście mądrzejsi o to doświadczenie, prawda? I tutaj widać, że ta mądrość przychodzi do Was w uczuciach i nawet jak będą jakieś spory, jakieś zmiany, jakieś straty w tych emocjach, w Waszych miłościach, związkach, to one Was ubogacą po prostu. To już jest inny poziom Waszego myślenia, Waszej postawy. I to jest bardzo dobre, bo staracie się o coś lepszego, o jakąś zmianę. I ta zmiana przyjdzie do Was. Może jeszcze nie w tym miesiącu, ale będzie. No dobrze, moi drodzy. W zdrowiu. Na co zwrócić uwagę w zdrowiu? No tutaj, kochani, sprawy takie związane jak
Wasze stawy, kości, nogi, jakieś zwyrodnienie może tutaj się odezwać. Powinniście się wygrzewać. Tutaj też sprawy emocji troszkę biorą górę, stresy z powodu emocji, ale też układ krwionośny. Dbajcie o siebie, bo może być tutaj jakaś ukryta sprawa. No, musicie zadbać o siebie, o swój układ hormonalny też. No, niektórzy oczywiście, nie wszyscy. Ale czasem jest tak, że jest wszystko dobrze, a tutaj są sprawy jakieś ukrywane, może poziom hormonów do regulacji, może coś takiego się pojawić. Co cię zaskoczy, drogi lwie, w tym miesiącu? Co lub kto? Zaskoczy cię propozycja od mężczyzny wysoko postawionego, możliwe, że bardzo bogatego, tak? Zaskoczy cię propozycja jakiejś umowy, jakiejś rozmowy. Może będziecie podpisywać jakieś dokumenty, umowy, aneksy, coś w tym rodzaju. To cię zaskoczy, tak? Że ktoś wyjdzie do ciebie z inicjatywą, z nową propozycją, może biznesową. Duże zaskoczenie w finansach, w pracy. I karty rady, kochani. Karty rady na luty. Jaka rada jest? Rada jest taka, abyś się nie martwił o swoje jakieś ograniczenia, czy finansowe, czy emocjonalne. Nie widzisz swoich możliwości, nie widzisz tego, co jest przy tobie. Przy tobie jest szczęście, jest bogactwo, jest biznes, jest praca. Ty tego nie widzisz. I karty radzą, abyś się nie zamartwiał, bo jesteś na prawidłowej ścieżce, na dobrej drodze do rozwoju, do finansów. Ucz się, szkol. Dopracowuj swoje tutaj jakieś detale, bo tutaj zwróć uwagę na detale w pracy. Bądź bardziej dokładny i karty radzą, że to przyniesie ci szczęście, satysfakcję, a pieniądze same do ciebie idą, tak? Ty się nie musisz martwić, bo jesteś na naprawdę właściwej ścieżce zawodowej. Tylko po prostu obawiasz się, czy ty podołasz, czy dasz radę. Nie martw się, wszystko się ułoży, bo jest wszystko, cały wszechświat po twojej stronie. Ty musisz wyjść z tego lęku, z tych takich ograniczeń, wewnętrznych blokad, bo jesteś naprawdę albo bardzo dobrym specjalistą, albo w swojej dziedzinie doszkalasz się jeszcze, tylko zwróć uwagę na detale w tym miesiącu, a będzie wszystko dobrze. Pozdrawiam wszystkie lwy, życzę szczęścia, powodzenia, miłości i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.